jesteśmy w centrum małej wioski Uranopoli na półwyspie Athos. Jest 4 dzień czerwca 2024 rok. Uranopoli, ta wioska leży na półwyspie Athos, który jest częścią wielkiego półwyspu Chalkidiki. Półwyspu trójpalczastego, składającego się z trzech wielkich półwyspów: Kassandra, Sitonia i Athos. Najświetniejszy, że tak powiem, zabytek tej wioski to wieża mieszkalno-obserwacyjna, stareńka, pochodząca z czasów bizantyjskich. Przyjechaliśmy tu z hotelu, w którym spędzamy krótkie tygodniowe wakacje na Chalkidiki. Hotel Akratos Beach. Chyba jedyna uliczka handlowa w tej wiosce. Wieża pochodzi z 1344 roku. Niestety do wieży nie da się dzisiaj wejść, ponieważ we wtorki jest zamknięta. No tego nie byłem w stanie przewidzieć. Kilka kilometrów od Uranopoli znajduje się niezależna kościelna republika Athos, do której nie mają wstępu zasadniczo innowiercy, czyli katolicy, muzułmanie oraz kobiety i zwierzęta płci żeńskiej, za wyjątkiem podobno kotów. W wiosce znajduje się również maleńki port, skąd odpływają stateczki na sąsiednią wyspę Amuliani oraz wzdłuż półwyspu Athos. Stateczek nie zbliża się do lądu na mniej niż 500 metrów i z tej odległości ogląda się niesamowite monastery, które pochodzą jeszcze z X-XI wieku naszej ery. To ta sąsiednia wysepka, podobno bardzo piękna, Amuliani. I ten stateczek rozpoczyna rejs wzdłuż półwyspu Athos, aby obejrzeć monastery Republiki Mnichów, autonomicznej Republiki Mnichów.
praktycznie co krok to nadmorskie tawerny z owocami morza. No wioska bardzo urocza, jak na spędzanie wakacji. Prawdziwie greckie klimaty. Amuliani przede mną. Skapnął się czy nie? Na razie. Że co, że kapelusz tutaj kupiła? O, od razu. Nowość, nowość. Jak mi spostrzegam, czy jest? No, były kapelusze poza protokołem. Poza protokołem. Ale masz to. No bo ją znalazłem, tą czapkę. Nie, Drusia, ale gubisz zawsze. No i kilka godzin spędzonych w tej uroczej wiosce greckiej zbliża się do końca. 120 minut odjeżdżamy do hotelu. Szkoda tylko, że nie można było wejść do tej wieży, gdzie jest muzeum, bo we wtorki jest zamknięte. Inaczej niż w Polsce.